Cześćko ziomeczki, ja jestem Croxy i w dzisiejszym odcinku postanowiłem nagrać w końcu jakąś gierkę, ponieważ już od bardzo dawna żadnej gierki nie było, więc postanowiłem nagrać ostatnio bardzo popularną gierkę przeglądarkową, którą jest Slither.io. Jest to następca Agar.io, tylko że to jest według mnie fajniejsze trochę, ponieważ tutaj nie przeważa prawo dżungli, że tak powiem, tak jak Agar.io, że na przykład wygrywał największy. Tylko w Slither.io każdy ma równe szanse, ponieważ każdy wąż może zajechać innemu wężowi drogę. Nawet jak jesteśmy takim malutkim wężykiem, no i możemy krzywdę na przykład zrobić temu, jak teraz właśnie. Więc tutaj jest o wiele lepiej, ponieważ nie rządzą się prawa dżungli, że kto większy wygrywa, tylko liczy się spryt. Patrzcie, jak tutaj teraz pięknie go obczajem, ale niestety tutaj wpadłem na Snake'a w kolorach Brazylii. Już mi zaczął rosnąć mój bydlak, ale no niestety musiał się skończyć przez właśnie Snake'a w kolorach Brazylii. Okej, tutaj mamy wężyka takiego. Będzie chciał mnie chyba zamknąć w pułapkę. Czy mu się uda? No niestety mu się udało. Prawie mi się udało uciec. No ale niestety wygrał. Dawno właśnie na moim kanale nie było takiej gierki, w której mogłem sobie po prostu z wami pogadać o czymś. Dawno nie było gier. Oj, nie pamiętam, kiedy gry były jakieś. Ostatnio to chyba na Kamikaze Game? Nie, chociaż nie. Właśnie teraz planuję otworzyć serię Minecraft z moim kolegą Nigo, który jest u mnie w poleconych. Nie wiem, czy go znacie, czy nie. Jeżeli to oglądasz, Nigo, to serdecznie cię pozdrawiam. Właśnie planujemy być może zrobić taką serię survivalową w Minecraft. We trójkę jeszcze z Fryczem. Nie wiem, czy go kojarzycie z kanału właśnie. Nigo czasami grał z nami. Jeszcze grał ze mną, pamiętam, w odcinku Zboczone Trio z Minecraft Skywars. Możecie go kojarzyć, może nie. Ale właśnie z nimi planuję otworzyć taką serię we trójkę w właśnie Minecraft Survival. Taki czysty survival, ponieważ Minecraft wraca nareszcie na YouTube. Pamiętam też, że właśnie Nitro wrócił do Minecrafta i Samu wrócił też. Więc naprawdę jest bardzo fajnie, ponieważ już wiele youtuberów wraca do Minecrafta i być może no stanie się po prostu tak jak kiedyś, że Minecraft był popularny tak bardzo, bo teraz wszyscy właśnie hejtują Minecrafta. A powiem wam spoko, że ja ostatnio też powiem wam szczerze, nie spoko. Powiem wam szczerze, że właśnie ostatnio też miałem taką wielką przerwę od Minecrafta. Tak. No dobra, wyczekam, aż się odlaguję. Miałem właśnie taką wielką przerwę od właśnie Minecrafta, ponieważ no po prostu mi się znudził na pewien okres, ale potem zacząłem grać w Skywarsy różnego typu, Bedwarsy też. No i jakoś no wróciłem do Minecrafta, no. Czekajcie, odświeżę strony, bo to już nie ma sensu teraz. Wszyscy hejtują Minecrafta, a naprawdę to jest spoko gierka. Chociaż miałem tą chwilę przerwy takiej wielkiej. No bo w końcu też to na Minecrafcie się praktycznie wszyscy wybili. Wtedy był oglądany Minecraft, to czemu na przykład teraz by nie mógł być z powrotem tak często oglądany jak kiedyś po prostu. To jest po prostu spoko gierka. Jeszcze tutaj zadam wam pytanie, więc oto one, czy chcielibyście serię ze Slither.io właśnie. Będzie tam jakiś próg łapek do wbicia. I po wbiciu właśnie tych łapek w górę na kanale będzie pojawiał się kolejny odcinek. Ale to już zależy od was, czy chcecie takie coś, czy nie. Napiszcie mi w komentarzu. Jeszcze coś chciałem się was spytać. Poczekajcie, co ja chciałem się was spytać? No mniejsza z tym, ale no tutaj właśnie też musimy odbudować tę społeczność. Ojej! I patrzcie, jak się tutaj
rozkręcę nam imprezę, no proszę państwa. Ho ho, ja pierdzielę. A już sobie przypomniałem, co miałam was się spytać. Jeżeli byście wbili pod tym odcinkiem, no zobaczymy, czy uda wam się wbić 35 łapek w górę. Nie no, 30 marzenia, ale 25 łapek. Nie, też za dużo, no bo nie wbijecie tyle, no wiem, że nie wbijecie, więc 20 łapek w górę, to wrzucam wam odcinek z bardzo ułatwiającej życie właśnie w Slitherio modyfikacji. Będziemy na niej sobie grać i zobaczymy, czy... Ojej, ja waluju! Ale masy przy ciebie! Jeszcze tego byśmy rozwalili, tak czy nie? Nie. Ale właśnie bym zobaczył, czy wam pasuje taka seria ze Slitherio. Jeżeli wbicie tak, jak będzie 20 w górę, to wam wrzucę odcinek z tej modyfikacji, pogramy sobie na niej, przedstawię wam ją. No ogólnie bardzo ona ułatwia życie, ponieważ... bo nie zdradzę wam tego. O, widzicie? Tutaj jeszcze próbował mnie załatwić ten mały wąż, więc tak jak mówiłem na samym początku odcinka, szansę tutaj każdy ma, a nie to... Olojo! 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 Panie! 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 Tak jak mówiłem na początku odcinka, szansę ma tutaj każdy wąż, a nie, że ten, który jest największy, to wygrywa. Rozpadł się, proszę. Nie! Czemu? Już byłem tak blisko podium, ajajaj, 4000 ponad masy, ale tutaj już jestem w centrum akcji. Tutaj już się coś dzieje. Tutaj widzimy pojedynek dwóch wielkich pytongów. No i niestety znowu po prostu w głupi sposób po prostu wpadłem tutaj w pułapkę, jaką wyznaczył nam tutaj nasz kolega pytong. Czu-czu-tum. Musicie mi też napisać, jakie gry byście chcieli zobaczyć na moim kanale. O dziwo, na ostatnich live'ach właśnie dawałem... O ja pierdzielę. Na ostatnich live'ach dawałem wam właśnie do opisu ankietę, co miałbym nagrać. Tam dużo osób było za Q&A, ale niepotrzebnie to wpisałem, ponieważ nie opłaca mi się to na początku mojej kariery na YouTubie robić po prostu, bo będzie mało pytań, mało osób będzie to oglądać, no i no wiecie, dla 3 osób nie będę robił, więc wybierajcie coś poza Q&A-em. Może wam do opisu wrzucę tą ankietę. Kurczę, no zagadałem się. No tutaj muszę się skupić. Pięknie teraz to zrobiłem, ja pierdzielę! Przepaństwa! Proszę państwa! Pięknie kolejnego pytonga załatwiłem, ja pierdzielę, proszę państwa! Ale mi dzisiaj idzie w to Slitherio, to jest po prostu nie do uwierzenia, jak dzisiaj mi to fantastycznie idzie. Jeszcze kolejnego tutaj pytonga zabiliśmy, czy uda nam się kolejnego? Wątpię w to. Wątpię w to szczerze. Ale tutaj może... Aj. No niestety tutaj polegliśmy, ale spróbujemy jeszcze raz. Tutaj widzę, kolega już ma całkiem grubego i długiego tego swojego pytonga, więc musimy się jeszcze trochę postarać, musimy jeszcze trochę masy zbierać, żeby dorównać na przykład temu. Zobaczcie, on jest 3 razy taki jak ja, więc pod względem grubości on jest 3 razy taki jak mój mały wąż, więc tutaj trzeba coś pierdzielnąć. Jakiegoś węża musimy tutaj pierdzielnąć, żeby zdobyć trochę masy. Masa. A tutaj już przyspieszę, więc wątpię, żebyśmy jego dogonili, a i już straciliśmy praktycznie wszystko, więc nie możemy już przyspieszać. Musimy jeszcze tutaj poczekać, musimy jeszcze coś odnowić, chyba że tutaj... Oj, ale tutaj jest zgęszczenie. Co tu się stało? Ojeja, co tu się stało? Jezusie święty! Ile tutaj jest węży? Ja pierdzielę! Czy uda nam się przejąć przez tą szparkę? Tak, udało nam się! I już tutaj
Wychodzimy. Już tutaj się wydostajemy powoli z tych szpar. Już nasz pytonk tutaj rośnie. Czy uda nam się... Niestety nie udało nam się załatwić tego zielonego pytonga. Wymanewrował nas. No niestety raz na wozie, raz pod wozem. Tutaj widzę, że kolega się pcha na mnie. Aj! To był bardzo dobry manewr, ale... O Jezus Maria, co tu się stało, proszę Państwa? No nie, no, ja nie wierzę. Nie wiem, jak to się dzieje. Po prostu nie mam pojęcia, jak to się dzieje. No ale niestety trzeba kiedyś skinąć, tak jak w prawdziwym życiu. Nasza obecna ranga to jest 423 miejsce, czy to tak się czyta, czy jakoś inaczej, no i znowu zginam, no. To no, całe ja po prostu teraz sobie aż zmienię skina na takiego z takim dzyndzlem tutaj. Może to mi coś pomoże, że tak powiem, chociaż nie widziałem takiego z dzyndzelkiem nigdy. Boże, jak on pełza w ogóle. Dobrze, co by tu... O, tutaj widzę, że się jakiś wielki pan kręci, tutaj też całkiem. I czy uda nam... No, nie udało nam się zajechać mu drogi, chciałem go wymanewrować, ale niestety on wymanewrował nas. I ukończyliśmy ten etap z 10 punktami, więc to jest naprawdę kiepsko. Musimy tutaj kogoś, naprawdę musimy kogoś tutaj ciachnąć. No kurczę, no teraz nam się właśnie te manewry nie wiem czemu nie udają. Ale no będziemy się jeszcze starać. Tak jak mówiłem też na początku odcinka, bardzo długo na moim kanale nie było jakichś gier, nie pamiętam kiedy była ostatnia gra, no ale wiem tylko, że była bardzo dawno temu, więc... Teraz raz, że Sliterio jest teraz na topie, a dwa, że dawno nie miałem gierki na kanale, to postanowiłem właśnie nagrać Sliterio, ponieważ może parę osób by to obejrzało i może z łatwością byście wbili to 20 łapek w górę, dostaliście by odcinek z tą modyfikacją, no i zobaczymy, czy uda nam się rozwinąć serię ze Sliterio. Pamiętam, że miałem tą serię z Agario, ale ona już, no powiem, że dawno jej nie nagrywałem tak samo. Pierwszy odcinek to był z Szymonkę i zarazem ostatni, ponieważ nie chciało mi się nagrywać kolejnego odcinka. To mi raz prąd wywaliło, więc stwierdziłem, że mi się nie chce. O Jezus Maria, teraz to co się stało? Teraz co się stało? Mamy teraz wielką szansę na zebranie pięknej masy. O Jezus się święty. I kolejnego pytonga. Wywalczyliśmy masę od niego. Ja pierdzielę, co tu się dzieje. Jesteśmy na 61 miejscu, więc to jest teraz nie do uwierzenia, czy uda nam się zaplątać go. Udało nam się go zaplątać i zastosować ten trik, co właśnie wiele pytongów go używa właśnie tutaj. Niestety nie było innych szans, żeby po prostu przetrwać. Tylko to było już przesądzone, że tamten mały wąż musiał zginąć. Jesteśmy obecnie na 42 miejscu, 43. Tutaj już próbuję nam jakiś malu drogę zajechać, ale my się tak łatwo nie damy. O, tutaj też chciał cwaniakować, powiem wam, ale też mi się nie udało. Nasz pytonk jest na 37 miejscu. Żebym teraz tego tylko nie zwalił, żebym ja teraz tylko tego nie zwalił. Raz mi się chyba udało być bodajże na 6. albo 5. miejscu. Ale to był po prostu przypadek. I o, tutaj była chwila taka zawahania. No nie, ja nie wierzę, jak ja to zrobiłem. 5431,9 mas. Kurczę, no niestety to przegraliśmy. W tym odcinku mieliśmy takiego wielkiego ptaka. No Jezus, czemu? No niestety, ale ja jestem takim nobem. We wszystkim po prostu jestem nobem. Więc no niestety to było już nam widocznie pisane takie. Takie nobóstwo, czy jak to tam się nazywa. No na razie nie widzę żadnego wężyka na horyzoncie, więc nie wiem, co mam tutaj za bardzo robić. O, o, o!
Panie, o, no niestety. Nie udało nam się go wymanewrować. Weźmiemy sobie innego skina. Również, tylko również z dyndzelkiem, tylko takiego troszkę innego, takiego niebiesko-żółtego z takim czerwonym dyndzelkiem. Okej, tutaj już trochę masy było na początek, ale niestety tutaj gracz z USA z pytongiem w flagach. O Jezu! W USA nam zabrał masę, ale my teraz go rozwaliliśmy w piękny sposób i właśnie zyskaliśmy jego masę. Tutaj nas próbuje kolega otoczyć, więc musimy szybko uciekać. I uwaga, teraz zielony zginął! Zielony zginął! Tutaj jeszcze jeden zginął. O Jezu, proszę. Nie! Ja nie wiesz, jak mi perfidnie drogę zajechał! 2594,3 masy, ja pierdzielę. No niestety. Tak jak mówiłem, raz na wozie, raz pod wozem. I tutaj już mamy rozbitego jakiegoś węża, więc szybko zgarniamy masę. O, pięknie teraz! Wymanewrowaliśmy i co tu się dzieje teraz? Na tym serwerze Sliterio, co tu się odwala, proszę państwa? Czy weźmiemy go w pętlę? No niestety nie udało nam się go wziąć w pętlę. Tutaj już też zginął. Niedługo później niż ja, no ale naszym celem jest nadal podium. Musimy być na podium. Na podium też 16 tysięcy masy. 15 tysięcy masy minimum, jakoś tak. Więc musimy się naprawdę postarać i nie możemy już zginąć, absolutnie. No ale no, inni są po prostu bardziej sprytni ode mnie. Jeszcze raz sobie zagramy, żeby były jakieś emocje. O, o, o. No mamy tu tutaj trochę masy. Dobra, nie będziemy już za nim tutaj krążyć. Chciałem pozbierać z niego, tylko mi się to nie udało, kurczę, no jeszcze zginęliśmy raz. Spróbujmy jeszcze raz. No niestety tutaj coś się odpierdziela złego. Musimy tutaj kogoś poszukać. Ożywienia jakiegoś musimy tutaj poszukać, bo nie możemy się żywić samymi takimi małymi kuleczkami, więc trochę tutaj przyspieszę tempo. Żeby po prostu znaleźć jakiegoś wędrza. Wędrza. Czy uda nam się to zrobić, szczerze powiedziawszy? Nie wiem, ale popróbujemy tutaj. No nie ma tutaj żadnych węży, no. Same kuleczki są, no bo co prawda trochę już więcej tych kuleczek jest. Ale dalej, o, no i wykrakałem. Ale mamy tutaj wielkiego pytonga i chyba tutaj tamten zamknął jednego, kolejny drugiego, a ten zamknął wszystkich. Tutaj zamyka chyba. Jest w trakcie chyba zamykania. O, zginął tam. Zginął! Zginął! Panie! Panie! Ten też zginął! Ja nie wierzę, co tu się odwala! Ten też zginął! Jezus Maria! I końcówka będzie emocjonująca, proszę państwa. Co? Ajajaj, no znowu zginęliśmy. Znowu zginęliśmy, no. Czasami tak bywa, raz na wozie, raz pod wozem. Staraliśmy się jak mogliśmy. Nie byliśmy na podium, ale co prawda emocje tutaj były niesamowite. Więc i tak jak mówiłem na początku, 20 łapek w górę. Wlatuje kolejny odcinek z modyfikacji ze Sliterio, która bardzo ułatwia tu życie. Kończymy odcinek z masą 2230,8, więc no to by było na tyle. Dajcie znaka, czy chcecie więcej Sliterio, czy kontynuować tą serię z Agario, ponieważ mogę zrobić taką serię kulek, czy tam, no już nie kulek, tylko od twórców Agario po prostu. Mogę zrobić taką serię z Agario 3D, Sliterio, Biome 3D. To jest to samo co ten, co Agario 3D. Biome 3D mogę zrobić, Agario Sliterio, Agario Mobi i co tam byście jeszcze chcieli związanego z kulkami, tak właśnie od twórców Agario. Ale to już by było chyba na tyle. Do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!
O, i jeszcze lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Możecie też wbić na social media i w ankietę opiszę. No i teraz żegnam się z wami. Cześć!